Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Bulustrando i chciałabym zaprosić Państwa na rozmowę o rynku magazynowym. Porozmawiamy m.in. o planach deweloperów w tym sektorze i prognozach na przyszłość dla tego rynku nieruchomości. Dziś naszym gościem jest Pan Tomasz Mika, dyrektor działu powierzchni magazynowych JL w Polsce. Dzień dobry, Panie Tomaszu. Dzień dobry. W pierwszym kwartale tego roku w Polsce, biorąc pod uwagę liczbę oddanych metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, byliśmy trzecim najbardziej aktywnym rynkiem w Europie. Jak to się dzieje, że jesteśmy wciąż konkurencyjni na tle rynków Europy Zachodniej i innych krajów w regionie? Można powiedzieć, że to, jest, to nie jest nic nowego. Jeżeli popatrzymy na poprzednie lata, to również w tej klasyfikacji Polska była w czołówce. Mówimy tutaj o danej powierzchni do użytku, czyli tej nowo wybudowanej. No to wynika też z tego, że my, jako Polska, jednak trochę cały czas jeszcze gonimy kraje Europy Zachodniej pod względem infrastruktury logistycznej magazynowej. i magazynowej. A w Polsce się dużo dzieje, deweloperzy są bardzo aktywni, dużo się buduje. No i to powoduje, że mamy tak aż dobre wyniki. Mogę też dodać, wspominała Pani o pierwszym kwartale. Drugi kwartał spowodował, że no nawet na drugim miejscu w tej klasyfikacji w Europie już jesteśmy, w, biorąc pod uwagę tą pierwszą połowę tego roku. Także nawet jeszcze lepiej. I tak jak powiedziałem, no Polska cały czas jeszcze nadgania. Wydaje się, że pod względem magazynów polski rynek jeszcze nie jest aż tak nasycony jak inne kraje w Europie Zachodniej. No. Być może też pandemia koronawirusa w trochę mniejszy sposób tutaj nas dotknęła, jeśli chodzi o ten sektor, ale to pewnie za chwilę też o tym porozmawiamy. Tak, no właśnie o tym miało być kolejne pytanie. Czy pandemia COVID-19 zmieniła jakoś plany deweloperów e, działających w sektorze magazynowym? Czy jakieś realizacje zostały przesunięte, e, czy wręcz przeciwnie, plany nie uległy zmianie? No, myślę, że Deweloperzy magazynowi, ale też tak naprawdę chyba większość, albo nawet wszystkie firmy doświadczyły w marcu, kwietniu takiej, takiej sytuacji, gdzie no nikt nie wiedział, co nas czeka i, i co będzie w przyszłości, i wiele decyzji wtedy zostało wstrzymanych. Również to dotyczyło inwestycji magazynowych, ale, magazynow ale inwestycji przede wszystkim spekulacyjnych, takich budowanych jeszcze po nie pod konkretnego klienta, ponieważ te, te, te drugie dedykowane inwestycje już dla, dla poszczególnych najemców, te decyzje zależały raczej od, od tego, czy najemcy byli skłonni podpisywać umowę najmu. Deweloper wtedy realizuje po prostu obiekt pod konkretne, pod konkretne zapotrzebowanie. I, I tak jak powiedziałem, na jakiś czas te decyzje zostały wstrzymane. Pewne inwestycje zostały przesunięte. Na przestrzeni ostatnich kilku kwartałów, dosyć dużo w Polsce się budowało powierzchni, właśnie spekulacyjnej, czyli jeszcze niewynajętej w momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy. I widzimy, że w, kwart w drugim kwartale tego typu powierzchni rozpoczynano, czy budów, rozpoczynano jednak trochę mniej. Także nie należy z tego wyciągać jakoś bardzo daleko idących wniosków, dlatego że nadal. Nadal w sumie dużo się buduje, nadal dosyć sporo powierzchni magazynowej jest, jest dostępnej, bo mówimy tutaj o, o, o wielkości rzędu ponad 1,5 miliona metrów 2 także najemcy na pewno mają czym wybierać. I, no i też pewnie z czasem, szczególnie jeżeli dalej będzie się utrzymywać taka sytuacja na rynku, jak obecnie bo widzimy, że jest, no, generalnie mówiąc nieźle, to, to myślę, że tego typu kolejne decyzje o kolejnych inwestycjach będą, będą zapadały, więc kolejne powierzchnie raczej będą się budowały. Do najemców wrócimy jeszcze za chwileczkę, a teraz przenieśmy się do rynków regionalnych, które obecnie są na celowniku deweloperów z tego sektora i jakie lokalizacje są najbardziej perspektywiczne? Już od dłuższego czasu um, można w Polsce wyróżnić pięć e, największych rynków, e, tak zwanych korowych. Mówimy tutaj o Warszawie, mówimy o okolicach Łodzi, Górnym Śląsku, Wrocławiu i Poznaniu. E, I e, oczywiście w ostatnich latach obserwujemy dosyć dużą aktywność deweloperów, najemców, e, jeśli chodzi o, o inne lokalizacje, o mniejsze miasta, o mniejsze rynki. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, no, te pięć największych rynków nadal ma się dobrze, nadal tam się bardzo dużo buduje, dużo się wynajmuje i raczej nic nie wskazuje na to, żeby, żeby ten trend miał się, miał się zmienić. Żeby zobrazować, o jakim odsetku mówimy, o jakim procencie, o jakim udziale, no to te rynki mają udział. Na poziomie około 75%, zarówno jeśli chodzi o budowaną powierzchnię, jak i jeśli chodzi o podpisane umowy najmu. Natomiast no, rynek rośnie, więc te 25% przypadające na, na, na pozostałe lokalizacje to też jest coraz więcej metrów, także to na pewno cieszy. Zapytała Pani, które w takim razie z tych rynków regionalnych w ostatnim czasie, czy obecnie są najbardziej aktywne? No dużo dobrego się dzieje w Trójmieście. Był taki moment, że, że Trójmiasto no, po tym jak już swoją pozycję ustabilizowało, mmm, Powiedzmy, nic aż tak spektakularnego, dużego, jeśli chodzi o najmy, o projekty się tam nie działo. Natomiast w ostatnim czasie to się trochę zmieniło. Podpisały się dwie duże umowy najmu, także deweloperzy są aktywni, sporo tak, się. Mogłem to zauważyć w tym roku, niestety, w związku z sytuacją covid wakacje w trójmieście, więc widziałam ogromne magazyny budujące się. Rzeczywiście rynek trójmiejski może dojrzał do tego. No, jadąc obwodnicą trójmiejską, a szczególnie stojąc w korku, można było dosyć dokładnie się przyjrzeć no tak. kolejnym inwestycjom magazynowym. Tak, to prawda. Natomiast to nie tylko w Trójmieście się sporo dzieje. Generalnie obserwujemy dużą aktywność na ścianie zachodniej. I to jest związane z kilkoma faktami. No przede wszystkim bliskością Niemiec i bliskością Europy Zachodniej. Mm -hmm. Też sporo firm niemieckich decyduje się bądź to relokować, bądź po prostu lokować swoje operacje w, w Polsce, ale stosunkowo blisko Niemiec, tak żeby z tego miejsca obsługiwać Niemcy Wschodnie, czasem i Niemcy i Polskę. Więc na tej naszej mapie magazynowej. Coraz więcej takich lokalizacji powstaje jak właśnie Zielona Góra, jak, jak Gorzów, Legnica, Nowa Sól. To są miejsca, w których coraz więcej się dzieje, coraz więcej inwestycji powstaje. Natomiast ciekawym faktem jest to, że trudno wskazać jedno konkretne miejsce, takie najlepsze, bo to też często to jesteśmy pytani. Czy dobrze, to jaki jest taki, taki jeden punkt, który dzisiaj przyciąga A wszystkich? A gdyby się pan miał pokusić jednak o wskazanie takiego jednego punktu. No, mówię. Jest to jednak bardzo trudne, ale myślę, że to dobrze świadczy o polskim rynku, dlatego że po prostu rynek z jednej strony jest zdywersyfikowany, to też świadczy o tym, że jest coraz bardziej rozwinięty. I też ten popyt, zainteresowanie i aktywność deweloperów też się rozkłada na różne, różne miejsca w Polsce. Także to tak naprawdę jest zdrowa sytuacja i, i należy się cieszyć, że tak, tak właśnie jest. A oczywiście w każdym kwartale jakaś tam gwiazda jest. Ostatnio właśnie mówiłem o Trójmieście z uwagi na podpisane tam duże umowy, ale na szczęście co kwarto jest to, jest to inne miejsce. Także to myślę, że jest dobra wiadomość. Dobrze, czyli wróćmy teraz do najemców, o których mówiliśmy już wcześniej. I jakie trendy na rynku najmu dominują w sektorze magazynowym? Czy sytuacja związana z pandemią zmienia również realia na rynku najmu? I w jaki sposób wpłynęła na podejście i oczekiwania najemców? Oczywiście w marcu i kwietniu to pytanie było jeszcze częściej stawiane. Tak jak powiedziałem chwilę temu, no, ogromna niepewność związana z tym, co będzie, jeśli chodzi o, o poszczególne gałęzie biznesu. Wiemy też, że najemcy retailowi zostali mocno dotknięci tą całą sytuacją. Zamknięte galerie handlowe, zamknięte sklepy. Natomiast Szczególnie na tle tych, tych działań i, i, i rozmów, które się toczyły pomiędzy najemcami wynajmującymi w sektorze retailowym, w branży magazynowej, logistycznej tego praktycznie nie było. Oczywiście była grupa najemców, która nie mogła realizować swojego biznesu i i w stosunku, w kierunku do takich firm, też jakaś pomoc była kierowana. Najczęściej to, to, się, to się sprowadzało do jakichś przesunięć, jeśli chodzi o płatności czynszowe. Natomiast praktycznie wszystkie firmy, po pierwsze, po tym jak bardzo szybko zareagowały i wdrożyły, wdrożyły nowe standardy bezpieczeństwa, odległości, zmianowość, tak żeby, tak żeby pracownicy w magazynie się nie, nie stykali. Na poszczególnych zmianach okazuje się, że zdecydowana większość magazynów i hal produkcyjnych w Polsce funkcjonowała bez większych problemów. I no też te dane z, z pierwszej połowy tego roku pokazują, że najemcy z jednej strony, można powiedzieć, decyzje o, o wynajmie powierzchni podejmowali przed COVID-em, a a teraz je tylko realizowali i zawierali umowy najmu. Tak, ale, ale z drugiej strony, jeżeli byłoby naprawdę źle, to, to myślę, że te umowy nie zostałyby podpisane. A jednak tak się stało, więc. Więc tak jak powiedziałem, wydaje się, że najemcy też dosyć optymistycznie patrzą w przyszłość. Oczywiście, powinniśmy być dalece od chóra, optymizmu, bo też nie wiemy, co czeka nas w kolejnych miesiącach. Natomiast tak naprawdę. Jeśli chodzi o podejście, o standardy, o strukturę najmów w covid a przed COVID-em, niewiele się zmieniło. Nadal jest, jest to podobnie, nie ma żadnych jakichś dodatkowych nie wiem, mechanizmów stosowanych, nie ma jakichś zmian, jeśli chodzi o strukturę, nie wiem, czynszową, finansową tych, tych umów. Na razie jest wszystko tak samo, tak naprawdę jak było przed, przed koronawirusem. Zobaczymy oczywiście, co nas będzie czekać w kolejnych miesiącach. Mimo wszystko, tematu COVID-u nie unikniemy, ale też mógł mieć on jakiś pozytywny wpływ. Pandemia spowodowała, że firmy, które dotychczas nie korzystały z e-commerce'u, będą musiały dostosować swoją strategię pod ten kanał. Co może wpłynąć na większe zapotrzebowanie na inwestycje miejskie, związane z obsługą logistyki ostatniej mili. Czy to oznacza rosnący popyt na małe magazyny w pobliżu miast? No, tutaj dotknęła Pani kilku tematów, kilku wątków, więc, więc może szybko, ale, ale, ale po kolei. Mhm. Więc zaczynając od, od e commerceu Oczywiście, po pierwsze, to nie jest nowy trend. E-commerce się rozwijał mhm. bardzo aktywnie już od dłuższego czasu. Natomiast na pewno ten, ten rozwój przyspieszył. Jednak wiele firm zetknęło się z, z lawinowo rosnącą liczbą zamówień. I. No, najprawdopodobniej to się przełoży pozytywnie na zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe, natomiast chciałbym zwrócić uwagę że na fakt, że jednak musimy trochę poczekać na, na efekty, na rezultaty tego. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli w firmach dwukrotnie wzrosła liczba zamówień trzykrotnie też nikt nie wie, na ile to jest trwałe a jednak inwestycje magazynowe to są inwestycje długoterminowe, zarówno jeśli chodzi o umowy najmu, jak i infrastrukturę, wyposażenie. Więc w tych jednak trudnej sytuacji dzisiaj i trudnych czasach każdy też patrzy dosyć ostrożnie na, na, na wydawanie pieniędzy na inwestycje. Więc, więc wszystko wskazuje na to, że jeszcze chwilę będziemy musieli na taki faktyczny efekt po stronie popytowej poczekać w związku z rozwojem e-commerce. Oczywiście są duzi gracze, no, tacy jak chociażby Amazon, który był aktywny w tym roku i kilka umów najmu zawarł, więc kolejne powierzchnie pod e-commerce zostały wynajęte. Wspomniała Pani o mniejszych firmach, które no, albo rozwijają, albo niekiedy nawet rozpoczynały sprzedaż. Ziaja rozpoczęła no, sprzedaż tak, tym, w ogóle. Tym nie, nie mieli w ogóle tego kanału. To um, oczywiście pytanie, w jaki sposób ta sprzedaż jest realizowana. Mówię mhm. sprzedaż w, w kwestii obsługi logistycznej sprzedaży, um, bo widzimy z jednej strony firmy robią to na własną rękę w, w swoich mm, magazynach, mhm. które do tej pory od, o, obsługiwały tradycyjne kanały. Um, Natomiast no też są wyspecjalizowane firmy, które w tym pomagają. Są operatorzy logistyczni, którzy też oferują taką usługę. Szczególnie myślę, że może być to interesujące dla firm, które jednak na dzisiaj przynajmniej jeszcze nie mają odpowiednio dużej skali, żeby, żeby swój duży magazyn dedykować pod e-commerce, wyposażyć go itd. Jeśli chodzi o miasta i o lokalizacje miejskie. Tak, to na pewno e, to też jest trend, który obserwujemy już e, od co najmniej kilku, kilku kwartałów, czy nawet kilku lat. Mm, jest to po prostu związane chociażby z naszymi własnymi oczekiwaniami. E, robimy Chyba zakupy przez internet. Coś tego samego dnia, najlepiej tak, za godzinę. Chcielibyśmy, tak, chcielibyśmy to dostać, e, dostać szybko i e, do odległości, jakby kwestii odległości nie jesteśmy w stanie zignorować, więc. E, żeby to było możliwe, magazyny muszą być po prostu bliżej konsumenta. To oznacza często też, też lokalizacje miejskie. Natomiast też pamiętajmy o tym, że jednak no, z naszej perspektywy Warszawa wydaje się dużym miastem, ale po pierwsze z lokalizacji tych magazynowych podmiejskich z Janek, z Grodziska, z Puszkowa no, dojazd do Warszawy, do centrum zajmuje 20 minut, 30 minut. To nie jest dużo. Prawda? Um, w takich miastach jak Londyn czy Paryż jednak to wygląda zupełnie inaczej. Tam też często są ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych w miastach, tak. więc, um, więc tamten um, zapotrzebowanie na miejskie lokalizacje jest jeszcze większe. Chociaż w Polsce sporo się na tym polu dzieje, głównie w Warszawie. E, głównie w Warszawie. E, także tak, można powiedzieć, że, że last my logistics to jest takie dzisiaj hasło... E, Myślę, że bardzo aktualne, bardzo popularne i. Obecny trend. Obecny trend, tak. I, I zarówno deweloperzy, nawet jeżeli tego popytu jeszcze nie ma aż na tak dużym poziomie, mm -hmm. e, miejskie lokalizacje charakteryzują się też tym, że jednak więcej czasu potrzeba na ich przygotowanie. Z uwagi na kwestie planistyczne, z uwagi na kwestie proceduralne. W Warszawie to jednak trochę dłużej trwa niż, niż w mniejszych gminach, więc deweloperzy nie czekają, pracują nad nowymi lokalizacjami, tak, żeby za rok, dwa, trzy być przygotowanym na, na odpowiedź na ten rosnący popyt. Dobrze, teraz porozmawiajmy troszkę o finansach, o inwestycjach, to co wszyscy lubią. Na podstawie wyniku transakcji inwestycyjnych w pierwszym półroczu widać, że zainteresowanie inwestorów rynkiem magazynowym nie słabnie. E, to podobno najlepsze pierwsze półrocze w historii. Pan już mówił, że, że to, to jest prawda. Na rynku sfinalizowano 20 transakcji o łącznej wartości prawie 1,2 miliarda euro. Czy możemy spodziewać się w najbliższym czasie kolejnego rekordowego wyniku? Tak, faktycznie to jest, to jest rekordowy wynik. Wcześniej mówiliśmy o, o popycie, o wynajętych metrach kwadratowych, o, o powierzchniach wybudowanych. Tutaj mówimy o tej stronie finansowej. Natomiast bez, bez inwestorów, bez funduszy inwestycyjnych tych inwestycji też by nie było, no bo, no bo to, to są podmioty, które, które wykładają pieniądze na to i, i potem kupują, kupują te nieruchomości. Faktycznie sporo transakcji zostało sfinalizowanych w pierwszej połowie tego roku. Natomiast pamiętajmy, że szczególnie te transakcje inwestycyjne tego typu trwają długo, więc można zaryzykować stwierdzenie, że zdecydowana większość tych transakcji jednak rozpoczęła się w zeszłym roku. Oczywiście pozytywne jest to, że mimo, mimo pandemii te transakcje zostały sfinalizowane, zrealizowane. Mhm. Ten wynik już dzisiaj jest jeszcze lepszy. Pani mówiła o pierwszej połowie tego roku. Dzisiaj tak. mamy już koniec sierpnia. Trzeci kwartał. Tak, kwartał więc już. już mogę potwierdzić, że ten wynik będzie znacząco lepszy z uwagi na, na kolejne transakcje, które się w lipcu i w sierpniu wydarzyły. Także no, to są na pewno optymistyczne informacje, dane. Jeśli chodzi o przyszłość i o trendy, no, to też warto odnotować, że jednak sektor magazynowy cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów. Też spodziewamy się być może jakieś zmiany, jeśli chodzi o alokacje funduszy pomiędzy sektorami. Retailowym, biurowym, magazynowym, pewnie na korzyść magazynowego. Także to, to są na pewno dobre informacje. Natomiast na pewno nie możemy udawać, że, że wszystko jest super i wszystko jest w porządku, że nic się złego nie dzieje. Czy jednak Wiele... studzi pan emocje? Tak, studzę emocje. Myślę, że. No jednak sporo osób przeżyło, czy przeżywa jakieś dramaty, czy osobiste, czy, czy związane z, z biznesami, które, które prowadzili, czy prowadzą. Więc to na pewno nie jest tak, że, że jest super i, i, i tylko w superlatywach można mówić o obecnej sytuacji. Także jest wiele firm, które, które cierpią. Też nie wiemy, co nas czeka w kolejnych miesiącach. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie, będzie dobrze. Cieszmy się, że sektor magazynowy w jakiś sposób pomaga też napędzać gospodarkę, gdzieś też buduje tą pozycję Polski na mapie Europy, więc myślę, że to są, to są takie no, na pewno pozytywne informacje, których chyba wszyscy trochę potrzebujemy. Mówiliśmy o tych pozytywnych informacjach. Spróbujmy jeszcze trochę wybiec w przyszłość. Jak będą wyglądać magazyny przyszłości? Które formaty i technologie mają szansę na rozwój w najbliższych latach? Nie wiem, czy rozczaruję panią, czy nie, ale, ale na pewno nie, nie, nie oczekujmy jakiejś wielkiej rewolucji. To raczej będzie, będzie postęp ewolucyjny. Sporo się um, dzieje w, w ostatnich latach, jeśli chodzi o takie elementy, których, których nie widać, e, jeżeli popatrzymy na magazyn z zewnątrz. Hmm. Zresztą one też dla mnie może są piękne, ale pewnie dla większości osób niekoniecznie to są jednak wielkie chwile. Rynek które magazynowy są, jest duży, więc tak. dla tych osób też są piękne. Tak, natomiast e, na pewno dużo się dzieje, jeśli chodzi o, m, o stronę efektywności energetycznej. E, m, chociażby no dzisiaj oświetlenie led w magazynach to już jest absolutnie standard, też coraz więcej uwagi się przykłada do, do kwestii izola izolacyjności, do takiej efektywności energetycznej budynków. I wpływu ich na środowisko. Też należy się pewnie spodziewać coraz więcej inwestycji w fotowoltaikę. Także to są wszystko rzeczy, które, które powodują, że ten, te magazyny są na tyle, na ile jest to możliwe, coraz bliższe środowisku. Ale, tak jak powiedziałem, no to są rzeczy, które, które dla ekspertów, dla ludzi działających na tym mm. rynku są, są zauważalne, ale dla większości osób pewnie w mniejszym stopniu. Natomiast, y, oczywiście, coraz większym, coraz bardziej też, też obiekty są przystosowywane do, do potrzeb najemców. Czy to w zakresie produkcji, czy to w zakresie no e-commerce spowodował to, że coraz więcej automatyki jest stosowane w magazynach. Też jest taka tendencja. Niektóry, niektórzy deweloperzy już dzisiaj budują magazyny trochę wyższe. Raczej nie należy się, tak jak powiedziałem, spodziewać, że teraz będziemy mieć, nie wiem, 40-metrowe, piętrowe magazyny, jak to ma miejsce chociażby w Singapurze. Jednak ta dostępność gruntów u nas jest, jest na tyle jeszcze duża, że, że łatwiej iść w, w, w powierzchni, jeśli chodzi o, o wielkość budynku. Natomiast mm, formaty, tak, no, wspom wspomnieliśmy przed chwilą Last Mile Logistics czyli te miejskie obiekty, także to nie jest tak, że będą powstawać tylko wielkie hale magazynowe, również, również mniejsze budynki z trochę bardziej reprezentatywną częścią biurową, ich będzie przybywać, więc, więc jakieś tam zmiany tak jak najbardziej, ale raczej, tak jak powiedziałem, ewolucyjne, a nie rewolucyjne. W sumie można powiedzieć, że jest to pokrzepiające, bo rewolucja, jak wiemy z historii, nie zawsze przynosi dobre skutki. Ewolucja natomiast praktycznie zawsze, więc miejmy nadzieję, że magazyny tylko będą rosły. A wszystko idzie raczej w dobrym kierunku, mówiąc o trendzie eko, automatyzacji. Więc mamy mam nadzieję, że branża magazynowa nadal będzie rosła. Tak, ja też mam taką nadzieję. też... Sporo się mówi o, o, o zmianach potencjalnych, które czekają świat, jeśli chodzi o, o łańcuchy dostaw, o kwestie dywersyfikacji produkcji. Mówi się dużo o przenoszeniu produkcji z Azji do, do Europy, bliżej klientów, bliżej konsumentów. Na razie jeszcze jest sporo za wcześnie, żeby jednoznacznie stwierdzić, że faktycznie to się, to się dzieje. Myślę, że. Za, za rok, dwa będziemy mądrzejsi w tym aspekcie. Natomiast na pewno Polska może być beneficjentem tego, tego trendu. Jeżeli to się potwierdzi, jesteśmy i dobrze położeni w Europie, i konkurencyjni, jeśli chodzi o, o warunki czynszowe oferowane najemcom. Nadal rynek pracy jest też, można powiedzieć, lepszy niż w wielu krajach Europy Zachodniej, także to wszystko powoduje, że. Ja jestem spokojny, jeśli chodzi o, o moją przyszłość i myślę, że jeszcze przez parę lat będę miał co robić. To życzę takiego spokoju cały czas i powodzenia w Pana pracy. Moim Państwa gościem był Pan Tomasz Mika, dyrektor działu powierzchni magazynowych JL w Polsce. Dziękuję Panie Tomasz, za uwagę i Państwu również do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.